półfinał od turnieju, półfinał turnieju World League, oczywiście World League Winter Championship, kwalifikacje. No i Piotr Spirit Walukiewicz, dawniej Soul z teamu Kaizy Gaming, a tutaj DNS, czyli Adrian Bouet z teamu Root Gaming, Francuz. Dopiero co DNS wygrał za Streo, co mam nadzieję, że daje faktycznie Spiritowi troszeczkę łatwiejszego rywala. Bo Spirit Astrea to taki byłbym niepewny, a Spirit na DNS-a myślę, że jest faworytem. Ale to nigdy nie wiadomo, DNS też potrafi mega dobrze zagrać. Niepozorny zawodnik, ale skilla posiada. A propos turnieju, gdzie przegrani by musieli na ławce coś wyciskać, to Hollywood by wygrał, myślę, te zawody. Myślę, że jeszcze by podniósł zwycięzcę z tym ciężarem. Wycisnął na klatę. Wracam do Królów Polskich. Jestem na Stanisławie Leszczyńskim. Leszczyński? Czy to Rodzyn? Trzymaj się, Gumkomand. Miałeś jakieś pytanie jeszcze wcześniej a propos właśnie, czy czasami łapię jakąś fazę na Królów Polskich, czy nie wiem na co, ale nie. Jakoś tak historia taka tych królów, nie królów. Znaczy to tak co trochę czasami coś tam się posłuchało, poczytało może, ale to tak raczej z jakiegoś dziwnego zrywu, a nie, że tak mnie tam mega zainteresowało to. Jak widzimy, Switch, Reaper. No na razie tylko trochę zwiadu są w stanie wykonać, ale Spirit jakoś za daleko nie zaglądał. Może ta SCV nawet miała tutaj coś budować, ale DNS za bardzo jest zanadto doinformowany. No szkoda. Reaper za długo nie pożył niestety. Ale może po samym fakcie, że są dwie adeptki na przykład, już będzie w miarę taki trop, że to raczej stargate'owe coś. No i Polak wybiera opcję zagrania Marinów z zapewne Cyklonem. Czyli w miarę podobny pomysł co w tym ćwierćfinale, który widzieliśmy, gdy Soul grał na Drogo, to też tam się jakiś Cyklon na latającego Protosa pojawił. Dużo później Starport będzie grany, ale to też jest ok. W sumie nawet dobrze. Oracle jeszcze oczywiście nie ma, dopiero będzie dolatywać i wtedy już na pewno Cyklon będzie gotowy. Pytanie, czy będzie dobrze ustawiony. O, wow, już trzecia baza. No to wygląda na idealne otwarcie na Protosa grającego Stargate'a. No i zobaczcie, jak pięknie, no aż łatwo to wygląda. Ale łatwe takie aż nie jest, żeby zrobić to wszystko co Spirit w sensownym czasie. Spora dysproporcja w robotnikach. I teraz próbuję ją pogłębić DNS, no ale tylko jedna SCV złapana. No, to nawet rzadka sprawa. W sumie czasami jako Protoss można się tak za szybko spojrzeć i pomyśleć sobie, że to nie jest Command Center, tylko Starport, ale nie no, chyba ta pułapka to na wszelki wypadek. Gdyby cyklony jeździły po mapie, no to wtedy są zamrożone i może można by je Feniksami złapać, albo może nawet samo Oracle przy pomocy też adeptek. No i natychmiast, gdy ta trzecia baza już, jak widać, się zamienia, Polak dostawia kolejne koszary. No będzie tego sporo. Bardzo podobnie zagrał Spirit do tego, co nam tutaj pokazuje w meczu właśnie z Drogo na mapie Blackburn.
Wtedy się wywiązał z tego taki całkiem spory atak z Siege Tankami na złotą bazę. Tutaj złotej bazy nie ma. Siege Tanków chyba też nie będzie, bo widać reaktor na fabryce. Ale oczywiście można dalej atakować i rotować po mapie. Zapewne znowu chce zagrać długą grę, jakieś potem potencjalnie liberatory i tak dalej, i tak dalej. Pułapka blokująca. Teraz nie można wylądować orbita, ale on jej nie zgniecie. O! Nie, typowy trochę ten pylon. Ten po lewej stronie ładnie patrzy, czy jakieś właśnie mediwaki przylatują. Czy chwileczkę. Czy pułapka zamraża zakopaną minę? Tak, tak, tak. Zamraża. No, ale to też rzadko się zdarza. Bardzo nawet rzadko, ale tak, tak, tak. Jest wtedy zamrożona mina. W zasadzie to mamy symulator rozbudowy. Trochę szkoda, 7 łącznie straconych SCV. Protosa absolutnie nic nie padło. By się udało coś tu jeszcze złapać. Popka się dezaktywowała, czyli minął jej czas. Rozpadła się. Taka to technologia Protossów. No dobra, czas na pierwsze uderzenie. Wtedy w meczu z Drogo pierwsze uderzenie w zasadzie zapewniło bardzo sensowne prowadzenie i teraz może będzie podobnie. Proby są w końcu odsłonięte, można by w nie wbiec, chociaż teraz się nawet ewakuują częściowo, albo i nie. One tutaj dookoła objechały, no dobra, bo nawet śmieszne trochę. Świetna dezaktywacja niektórych z tych pylonów, teraz 5 warpgate'ów w ogóle nie pracuje. Ale go miażdży Spirit, mój Boże. Tu są jeszcze miny, chociaż niestety one odpaliły w proby. Ale mu weźmie po prostu Nexusa. Nie. Co to jest za Urwis? No i dziury nie zrobi, ale krew wypije. Już się Protoss pewnie wkurzył do białości, ale ma jednak jeszcze tutaj tę trzecią bazę. No to jakoś to się ustabilizuje. Tutaj też zabrakło jednego z pylonów. Swoją drogą może nawet jakiegoś Feniksa warto byłoby zagrać. Aha, no tak. Sobie przypomniałem, że w sumie już kilka też Feniksów mamy na mapie, tylko takie trochę były niemrawe. Na razie się chyba cieszy z tej wypracowanej przewagi. No i też zdaje sobie tę sprawę pewnie Piotr, że no jest potencjał na kontrę. Archon, Zelot, Kolos, Timing istnieje nadal. Może nie jest taki straszny jak kiedyś, ale kiedyś też teranie tak szybko nie robili ghostów. No dobra, zobaczmy jak będzie wyglądać oczywiście ta kolejna akcja. Teoretycznie DNS powinien natychmiast wjechać, jak zobaczy te jednostki. No bo to oznacza, że teraz ma mniej w bazie. Halo? Aha, dobra. To nieważne. Żartowałem. Ale on może... O mój... No nie! Kolos! Boże, jak wziął i stracił tego kolosa. I do tego jest kolejny kontratak. Ale to no, nie wyszło najlepiej DNS-owi. Miał się bronić. Stracił dwa Nexusy. No cóż. No i teraz jeszcze Archona chce wyciągnąć. I wziął to, zrobił to. Nie ma co gonić mediwaków, znaczy Feniksy, ale one są troszeczkę daleko. Ale chyba niestety finalnie zniszczy. No przynajmniej 2-3 mediwaki. Jak ucieka teraz Spirit i szpagat, jakieś dziwne manewry. Chyba słusznie, że się rozdzielił na dwie strony. DNS tego ewidentnie nie ogarnął.
Okej. Okay. No nie wierzę. No nie wierzę, że tak dał po prostu temu wszystkiemu uciec. Czy jeszcze coś działo? Nie, chyba nic się wielkiego nie działo. Może, nie wiem, stawiał Nexusa. Zagapił się. No nie, i ten Medivac też przeżył? Nie no, straszliwie teraz to wykonał. Bagieciarz. Polak skanuje. Sam jest zdziwiony, jakby jak to. Tu nie ma Nexusa, tam nie ma Nexusa. To co jest w ogóle na mapie? Zaczyna się snajpowanie zelotów. Ja mam wrażenie, że czasami troluję z tymi snajpami Spirit. Zresztą też pomaga, na pewno. O, i te miny. Doskonale. No, rzucił Revelation DNS, także zna pozycję min. Ale to co z tego, że zna ich pozycję, jak i tak mogą go one zniszczyć. Fajnie podchodzi w sumie kolos. No dobra, kolosy są jakimś rozwiązaniem. No ale tutaj jest tyle marinów, że mam wrażenie, że zeloty będą wręcz pomijalne w tej konfrontacji. Oczywiście przy odpowiedniej kontroli terana. Ładnie, ładnie. Ogarnia temat. Chyba... O nie, teraz kolosy mogą chyba już mariny atakować. Tego bardzo nie chcemy. No, na razie jest full control. Na razie to świetnie ogarnia Polak. O, i teraz kolosa chyba. Aj, prawie. Prawie już go złapał. Kolejny skan, upewnia się w ten sposób Polak, że rywal go chyba nadal chce atakować. Nawet jak tak odejdzie na kawałek, to też może być taka próba oszukania, że niby się cofam, ale jednak podchodzę. Ale też są sensor towery. Chociaż ten jeden znajdujący się niedaleko pierwszej bazy nie zauważy, jeżeli Prism poleci tuż przy krawędzi. Skanuje godzinę 6 Polak, odkrywa, że z powrotem jest też kolejna ekspansja. No dobra, no. Dla niego to na pewno będzie w porządku. Jest 5 baz kontra 4, teraz buduje 6 jeszcze Polak. Nic tylko robić zasięg do liberatorów i tworzyć tę ostateczną kompozycję. O, nawet spoko, EMP na Oracle. Nie można teraz Revelation kolejnego rzucić na przykład. No i oczywiście typowa sytuacja, Teran wychodzi na mapę, więc Protoss wlatuje do jego pierwszej bazy Warpismem z zelotami. Za chwilę może przyzwać też kolejne jednostki, ale już wszystko się cofa. Obserwerem to zauważył DNS. No wydaje mi się, że nie powinien tutaj przyzywać zbyt wielu zelotów, może kilku, ale w sumie to i tak co one mają tutaj zniszczyć. A no, jest już Viking, więc chyba recall na Prisma ewentualnie. Może go poświęcić. O, i jeszcze podchodzi od przodu. O, będzie... Nie, nie będzie okazji, bo Disruptor to wszystko zatrzymał. Ej, ale war... no, tego War Prisma to wypadałoby zniszczyć, chyba o nim zapomniał Spirit. Zapomniał wysłać Vikinga. No i to się może zemścić, jak teraz dalej wyjdzie. No, widać, nie widać. No teraz na minimapę powinien spojrzeć. A, ten Viking to w ogóle poleciał gdzieś w dół. No dobra, trudno. Szkoda, bo ma pełny limit Polak, więc musi po prostu wysłać część jednostek, które były na froncie. O, nie, dobra, spoko. Jaki steampack paniki. Dobra, już nie będzie kolejnych warpinów. Niezbyt ważne, rafinerię zniszczył. Też DNS. O, jest awantura i nawet dobrze wjechał Protoss, chociaż no nie, no teraz to już stoi częściowo w liberatorach, więc to też nie była najszczęśliwsza wymiana. No ale brawo, Piotr, dobrze, że został tutaj, dobrze, że się wymieniał, właśnie stracił swoje kluczowe jednostki Protoss. No jeszcze te Disruptory, wiadomo, wypadałoby zniszczyć, ale nie ma kolosów, nie ma problemu. Można dalej robić liberatory albo Medivaki nawet 4. Doskonale, kolejna dobra wymiana. I coraz bliżej wygranej, 3 liberatory dolatują, może w zasadzie już nawet kontynuować atak. Ile tu jest orbitali? 3 planetarki, 5 orbitali. No to można szybko odbudować SCV, nawet jakby jakieś tutaj były tracone.
jeszcze obserwatora dostrzegł. I nawet nie zużył skana, tylko EMP go odsłoniło. No to jest pewien problem, ten Stacy Sword. I tak Polak ma oczywiście liczniejsze oddziały. Jest lepiej ustawiony. O, świetny jeszcze MP na Disruptory. No nie dało się nimi w zasadzie żadnej kuli rzucić. Znowu kontratak zlotowy. No dobrze, dobrze kombinuje DNS. O, ale czy się zagapi? Nie. Teraz było agresywne, fajne podejście, chociaż jest też odwet innych kulek. Trochę jest zbyt chyba... ryzykownie zagrał DNS. Wszystkie naraz bez sensu. No i jest wielki przerzut jednostek, chociaż nie wszystkie mediwaki wypełnione nimi. No i tu tak, tutaj się trochę to jakoś zasiedziało. Nie było najlepiej. Jeszcze musi przestawić liberatory. O, jest recall. O, to będzie chyba decydująca batalia. Może nawet miast zgunia z Protosa. Jeden z kolosów natychmiast pęka. Jest kulka. O, to była dobra kula. Kurczę, no nie, to jednak za dużo jest Protosów. Ładnie ogarnął DNS, z lewej strony mapy jeszcze jakiś zlota przeszkadza, tutaj nie odbudował swojego wydobycia Polak. Szkoda, no jest jeszcze może jakaś malutka szansa. Limity się w miarę zrównały. Kolejne MP. Mam wrażenie, że trochę zaskoczony momentem tej bitwy jest DNS. Świetnie zniszczone Disruptory przed tym, jak kule eksplodowały. Kolosy padają tuż za nimi. No, dobra. Ta bitwa wyjaśniła nam szybko. Doskonale. No, był zaskoczony chyba DNS, bo on powinien tą kulką Disruptora już teraz uderzyć. Nawet dwiema, może trzema. A tu ewidentnie spóźnione było wszystko, co mogło być spóźnione. GG. No dobra, well played. Zaczynamy. Druga mapa to Blackburn, polski Terran oczywiście, Spirit, no i francuski Protoss DNS. No właśnie, tak się obawiam, że zastreło to by było trochę inaczej, trochę jednak ciężej. A na DNS-a jedno dobre wejście na początek, ustanowienie przewagi i potem już do końca gry w sumie ona... no, była przez większość czasu. W zasadzie jedyna szansa dla DNS-a to chyba były te właśnie kontrataki zlotowe i jakieś jeszcze większe zamieszanie i wtedy może... trafienie Disruptorami, ale jak zobaczyliśmy, na szczęście się Spirit nie dał zaskoczyć. Proba już jedzie na drugą stronę. No i taki mały patrol. Nie, to nie jest patrol przecież. A no tak, przecież on chce ominąć pole spowalniające, żeby tam parę sekund, może 2-3 szybciej proba dojechała do przeciwnika. Ale czasami to te 2-3 sekundy dają też taką swobodną chwilę, żeby zareagować, bo jak na przykład nie ma koszarów u Terrana, no to możemy szybciej pomyśleć, co tam powinno być naszym kolejnym krokiem. Każda sekunda się całkiem dobrze skaluje. Na początku. Propka zataczyła lekkie kręgi, no i jak widzimy Command Center w budowie w naturalu, czyli w miarę się pewnie i bezpiecznie czuje Polak. No tutaj oczywiście też DNS skorzystał z tej całej sytuacji tak, że widzi, że jest Marine, bo to jeszcze mógł być Reaper, a jak jest Reaper, to się trochę inaczej można zachować. Teraz na przykład wydaje mi się, że jest możliwe granie nawet Stalkera albo Sentry First. Coś takiego ogrywał też Zest i no w ogóle wielu Protossów. Ale no oczywiście najbardziej popularna jest Adeptka, bo i ona też zapewnia trochę zwiadu i obronę na potencjalne wczesne ataki. No dobra. Poprzednia mapa to też była taka bardziej gra reakcyjna Spirita. Zobaczył, że jest to raczej Stargate i właśnie jakieś tam Oracle Phoenixy, więc zrobił cyklona szybkiego, trzecią bazę i tak dalej, i tak dalej. Może teraz będzie bardziej aktywny. Swoją drogą, po raz kolejny mamy właśnie mapę Blackburn, gdy gra Spirit z jakimś Protossem. W ogóle dość popularna mapa chyba w tych czasach. No ale to jest na szczęście bardzo dobry plac boju, bo tutaj się można dobrze zaczaić na liberatorach, tutaj też w miarę dobrze można się bronić, więc... generalnie im dłuższa gra, tym mam wrażenie lepiej dla Spirita, tak czy tak. No po prostu też jest trochę lepszy, ale...
Ranie chyba lubią Blackburna. A jako Protoss to mam wrażenie, że ciężko jest właśnie zaatakować i dokończyć. O! Twilight Council, no dobra. Jeszcze nie widziałem tej technologii chwilę temu. DNS zbiera gaz. No i albo... no właśnie. Albo Dark Shrine, albo Blink chciałem powiedzieć, ale już DNS szybko pokazał swój wybór. Stary dobry Dark Templar drop. Bardzo mocne zagranie. Jeżeli Teran nie będzie mieć detekcji, albo się w ogóle nie będzie spodziewać niczego, to można w miarę łatwo wygrać i takie gry też się zdarzają na tym poziomie. No to bardzo rozsądne, żeby zrobić tutaj drugiego pylona, bo wszystko było na jednym. No i teraz będzie taki trochę wyścig z czasem, czy uda się... A, to w ogóle jest Helion Drop, taki inna wersja, ale też takie się czasami zdarzają, zwłaszcza... O, ja tak też od przodu, o mój Boże, no to będzie ciekawe. To będzie na pewno, znaczy w mojej opinii, raczej szybka gra, a nie wolna. Ale teraz jest arcyważne zobaczenie tego Warp Prisma, to nie są Stalkery. Po timingu powinien Spirit w miarę wiedzieć. Ale czy się obroni? Nie mam pojęcia. eBay jest w ogóle też grany, to jest super. Ale wow, zauważcie, że Protoss nie ma prawie w ogóle żadnych jednostek tutaj do obrony. Bateria jest natychmiast atakowana, świetny wybór. No bo nawet proby by mogły długo pożyć. No i zrzuca swoje jednostki Spirit. Tutaj już pierwszy Dark Templar do obrony. Reszta pewnie będzie do kontrataku rzucona. Czy się wycofa Spirit, czy się obroni? Nie mam pojęcia, ale 7 probek, 8 nawet zniszczonych. Doskonale. Jeden skan, ale jeden skan to za mało, żeby to wszystko obronić. Chcesz zaatakować samego Prisma, do końca dojeżdża proby. No nie wiem, czasami pójście na wymianę może być jeszcze gorsze niż po prostu skupienie się na defensywie. Jest skan, ale atakowanie Dark Templara tylko z CV-kami to nie jest najlepsze rozwiązanie. Za chwilę kolejny skan i miejmy nadzieję zabezpieczenie Turyta, który będzie już detekcją permanentną. Dobrze, dobrze. A, no niestety, ale uciekną oba Dark Templary. W sumie to obaj sobie sporo zaszkodzili. Dziki początek. O, teraz wielka szansa dla Wikinga, żeby się może trochę wykazać. Chociaż nie, no raczej Archon to obroni. Ale z pomocą Cyklona... Z pomocą Cyklona jest dobrze. Nie no, klasa. Jak nie ma Warp Prisma, to Archon nie są takie kłopotliwe. Zwłaszcza, że też jest bunkier, bo jakby go nie było, no to jeszcze mógłby na pewno DNS sporo zdziałać. No i tak pewnie zajrzy i spróbuje coś tutaj może... Nie, jednak nie. Boi się pewnie trochę Cyklona. O, wow, jak schodzi z rampy Spirit. No i teraz mikro, żeby nie stracić Cyklona, ale jednak rozwalić Archona. No nie, no to jest dramat. To jest normalny francuski dramat. Ładnie go ciśnie. O, nie. Medivaca nie. Cyklona też. Dobrze, zniszczy. Wow, super. To powinno zrobić dużo więcej złego Spiritowi. On to wymikrował jak fachowiec. Dobra, teraz jakiś dwubazowy, sensowny atak i może będzie już prawie, że po wszystkim, albo jeszcze większa obrona. Znaczy, jeszcze lepsza pozycja, chciałem powiedzieć. Doskonała sprawa, wychodzi kilkoma jednostkami DNS, on tego też może szybko pożałować. O, tu w ogóle jeszcze była chyba jakaś próba? Nie, jeszcze nie wleciał, może za chwilę to zrobi. Może pożałować tego wyjścia DNS, bo on nie ma blinka, nie ucieknie jak go Spirit dobrze złapie. Ale nie no, w sumie też nie ma steampacka. Gramy dalej. Adeptki się nie przeteleportują. Ten warpism cały czas czeka. W sumie nie wiem na co, czy... Ale on nie ma gazu nawet, jakby chciał zrobić kolejnego Dark Templara. Czy Archony. Dobra, trzecią bazę saturuje DNS. Polak też zaraz swoją trzecią będzie budować. A na razie grał dużo jednostek do walki, więc zapewne zrobi też jakiś atak. Dwa siege tanki, no nawet SCV chyba warto byłoby zaciągnąć do boju.
umknął mi ten warpizm na chwilę i już jest z drugiej strony mapy. O, to jest piękna sprawa, żeby tak jeszcze z dwa stalkery, może jednego chociaż urwać w drodze. Jeden kolos tylko w posiadaniu Protosa, brak baterii. Ciekawe, czy zrzut do naturala będzie dobry. Chyba nie bardzo, bo tutaj też mamy Tureta. Raczej sobie Spirit poradzi. Powoli, ale jednak pewnie. Żwawo, żwawo. No teraz tego kolosa chyba może wjechać. Zloty nawet nie mają szarży. Jeszcze 5 sekund. Ale nie chcę. Nie chcę przesadzić. O, to jest świetne, bo nawet DNS nie wie, że dostaje tego dropa. Pięknie. Super, bateria natychmiast aktywowana z zlotami. W sumie dobra, szybka reakcja. No, ale może i tak uda się jeszcze coś rozwalić. A może i nie. O kurcze. To było naprawdę dobre. Bardzo szybko to zrobił DNS. No dobra, dobrze to już było, mam wrażenie. Od przodu też nie może zaatakować absolutnie. Chyba czas się wycofać, zabezpieczyć bazę i liczyć na to, że nie zginiemy, bo sporo jednostek już ma DNS i to całkiem silnych. Siege tanki, no tak, siege tanki musi zagrać. O, to też jest trochę szaleństwo. Najgorsze jest to, że tu dalej jest obserwer na dole, który to zobaczy. No i też DNS idealnie wchodzi, żeby... No lepiej zacząć tę, powiedzmy, wymianę bazową, o ile to w ogóle będzie wymiana bazowa. No DNS, tak, już zobaczył, co mu się dołem mapy do bazy zbliża. Ustawia stalkery. 5 to dobra liczba, żeby na dwie salwy niszczyć medivaka. No niestety, ale jest strasznie, jest źle, jest bardzo źle nawet, bym powiedział. Nie może nic zrobić Spirit. Jak to się stało nagle, tak się to obróciło? Wybitnie niekorzystnie. Recall do naturala. Oczywiście trzy kolosy zabrał ze sobą Protos. No jedyne, co można zrobić, to powiedzmy tutaj te proby. No, wszystkie proby chyba zniszczył tam bez jednej. Stalkery też są cenne, no ale... No widać, kto stracił więcej. No może robotników tyle samo, ale... Co dalej, co dalej? No może ta złota baza też jest jakimś ciekawym pomysłem. 46 probek do 37 SCV. Rekolibratory dają szansę na obronę tego ataku, a i tak mogą być za słabe. Niepozorny ten DNS. On chyba na szczęście nie widział złotej bazy, natomiast widział trzecią. O, nie idzie w górę. Dobrze, dobrze. Dobrze, żeby nie szedł. No bo to jest naprawdę nieintuicyjne, żeby ta złota baza właśnie już była. A jego w ogóle nie interesuje. Chociaż... Chce, ale chyba jeszcze wie, że to będzie szalone trochę. Chociaż wydaje mi się, że można w to wjechać jako Protoss. On chyba uważa podobnie, bo właśnie przyzywa kolejne jednostki. Spirit nawet nie wiedział, że chyba atak nadchodzi. No, dokładnie. Wjazd DNS-a. No i GG. 1-1. Teraz to już nie będzie za dużego relaksu na trzeciej mapie. Curious Minds. DNS z Francji czerwony, Polak oczywiście niebieski. No i trzeba po prostu wygrać. Trzeba być lepszym. Ja bym tutaj z chęcią jeszcze jeden pojedynek Spirita z Backspaxem potem zobaczył. No ale to już będzie ogromne wyzwanie. W sumie co, Protoss to też obyczaj. Też tak pewnie trochę inaczej będzie musiał do kolejnego meczu podejść Polak. Ciekawe jakiego builda, jaki pomysł na to ma Spirit. Tak trochę jednak rzadziej dzisiaj gra te blokady eBayem czy jakiś bunkier. A finał jest best of 5, czyli do 3 wygranych. A przynajmniej przy poprzednich kwalifikacjach tak było. DNS, jak widzimy, zrobił sobie taką rundkę dookoła, żeby zobaczyć, czy gdzieś koszary Polaka nie powstają niedaleko jego bazy. Albo na przykład w drugiej bazie tutaj, o, też mogłyby powstawać. No i mamy klasycznego Reapera, dobra. Okej. Czyli SCV, która skończyła koszary, leci na zwiat, natomiast kolejna robi Command Center, takie akurat rozwiązanie na początek mapy ma Spirit. Ciekawe, czy ta SCV wjedzie dalej, bo chyba...
No może być tak, że ona po prostu zobaczy, czy jest Nexus i w którym momencie, bo po samym... no po samym zegarku i stopniu ukończenia Nexusa można ocenić, czy najpierw był CyberCore, czy Nexus i już na tej podstawie można ocenić jakieś kolejne zamiary przeciwnika, albo na przykład to, czy Reaper powinien się porozglądać gdzieś dookoła naszej bazy, bo może gdzieś powstawać proxy, albo nie może. Ale tutaj akurat jest standard, dlatego Reaper leci do przeciwnika. O proszę, Stargate zagrany. No to też dobrze i ko... O, super! Ten granat był absolutnie kluczowy dla przeżycia Reapera. No i udało się zaczerpnąć informacji i przy okazji uciec. No to oby tak dalej. Kurczę, jakie to jest trudne dla DNS-a, żeby właśnie tego Reapera przycelować. Mam wrażenie, że mógł go jeszcze szybciej zniszczyć. No ale tak czy tak, 3 Mariny, Reaper za adeptkę, nawet sensowna wymiana. Lekko zaburzone też wydobycie Polaka na chwilę. Uuu, taka. Okej, okay, taka taktyka Spirita. Ciekawe. Ostatnia rzecz jakiejś jest w sumie spodziewałem, ale może właśnie dlatego to będzie dobre. O, DNS też wybrał trochę nietypowy kierunek. O, Oracle przechodzi w Twilight i kolejne gateway'e. Też chyba tego jeszcze dzisiaj nie widzieliśmy, przynajmniej z jego strony. No będą to Blinkstalkery oczywiście po Oracle. Ale w sumie na dużą liczbę piechoty, no może to nie będzie takie mocne. Pytanie, czy Oracle nie jest... No, trochę jest za wcześnie. Kurczę. Albo turret za późno raczej. Bardzo źle, bardzo niedobrze. Mariny też pozostały, jak widać, w naturalu. No tak, trochę szachuje Oracle. Ale no dobra, tędy może wylecieć. Już była mała nadzieja, że może ją gdzieś uwięzi. Steampack się kończy. Ale tu już jest bateria, już jest dobra reakcja u DNS-a. Czasami jeszcze też słuszna byłaby sentry. Bo tutaj specjalnie są budynki dwa tak zrobione, żeby po środku też można było ewentualnie force fielda zagrać. Nawet drugą baterię gra DNS, on wie, że jest... opcja wyjścia i teraz nawet zauważył wyjście Polaka. Ładnie gra DNS, no. Bardzo dużo do dobrych zachowań. No i teraz, czy coś się dobrego urodzi z tego ataku? Mam wrażenie, że niestety małe szanse na takie zdarzenie. Super bateria też bardzo zwiększa przeżywalność Stalkera. Spirit to niewątpliwie dostrzegł i uznał, że lepiej będzie uciec. Tutaj mógłby stanąć. I zawalczyć jeszcze z przeciwnikiem. To też nie byłoby takie złe, ale pewnie nie chcę tracić. O, okej, okay, jednak jest awantura. Dobra. Jest całkiem nieźle. No i teraz ucieczka. Tak, ucieczka jest właściwa. Jeszcze jednym marinem sprawdza, ile tutaj jest jednostek rywala. No szału nie ma na razie. Ale kolejny atak może będzie skuteczniejszy. Bardziej marudery, dokładnie do przodu. One są zdolniejsze do absorbowania większych ilości obrażeń. No i też więcej robią przeciwnym stalkerom. O, to jest ciekawe. To jest pomysłowe. No dobrze, 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 dobrze. Chwycił jednego stalkera. Myślę, że się opłaciło. Ale jeszcze chyba zaczeka na mediwaki przed pójściem. Bardzo dobrze kumuluje jednostki Spirit. No, tutaj nie było jakichś specjalnych błędów. No bo gdyby się pojawiły, no to niestety, ale mógłby to być początek końca. Maruder wyciągnięty. No dalej to nie wygląda jakoś fenomenalnie. Musi teraz zaatakować i mam wrażenie, że dużo zrobić Spirit. Oj, to nie był potrzebny steampack. Mam wrażenie, że dużo, dużo teraz stracił i może nawet musi gonić rywala dość daleko. No ale czy uda się cokolwiek złapać?
Jeszcze Marudera DNS mu wyciąga. Tak, to było trochę średnie, bym powiedział. Revelation cały czas obserwuje, co gra Spirit, czy gdzieś idzie, czy gdzieś leci. O, świetnie, dobrze, dobrze, dobrze. Oby tak dalej. Oracle wyrzucona za pół darmo. Szkoda, można było teraz Medivakiem podnieść Marudera i go ocalić. Dużo takich detali zawsze jest, które zwiększają szanse na zwycięstwo, bo powiększają nasze oddziały. No niestety. Zauważony manewr Polaka. Idealnie to pojechała w sumie ta proba. Na drugiej Xelnadze też, jak widzimy, są jednostki zwiadowcze. No nie ma już za bardzo okienka czasowego, żeby atakować. Trzeba po prostu się skupić na rozwoju, na rafineriach i tak dalej, i tak dalej. Jakieś siege tanki, liberatory pewnie niebawem. O, nie zwróciłem uwagi, ale gdzieś dwie proby padły. W sumie nie mam pojęcia. A, no dobra, bo tutaj ta padła jedna na Xelnadze, inna też gdzieś pewnie. Tak, ta na godzinie 12 to się zliczyły wspólnie. Dobra, spokojnie. Żadnego liberatora czy desantu minowego nie było. Obserwer cały czas śledzi ruchy tej dolnej grupy jednostek. Aż 3 baterie zrobił DNS. Kompletnie ich do tej pory nie używał, ale no. Można by tutaj złapać właśnie jednego, czy może nawet 2 stalkery. Ale ważne, żeby przeżyć. Od razu się DNS też trochę pogubił, mam wrażenie. Na chwileczkę. No i stąd też lepiej już uciekać. Mój Boże. No, nie traćmy, nie traćmy, nie traćmy! Jezu. Dobra, umknął. Cały czas trochę ryzykowna sprawa. Polak też zrobił bunkry na wypadek jakiegoś rychłego kontrataku. Ten kontratak teraz może nawet się zdarzyć. Sporo maruderów. On to zrobi? O mój Boże, no to jest... No szalone, po prostu to jest szalone. Ledwo żywe medivaki. Wlatują, robią dropa i proste. I najlepsze, że to działa jeszcze. To naprawdę działa. Oj, Phoenix. Szkoda, że tyle był w stanie zrobić. Tak, w te proby jeszcze. DNS ich ewidentnie nie kliknął. Ej, dobra, dobra, ten desant był świetny. Tutaj się dobrze ułożyło. Nawet bym powiedział doskonale. Tego potrzebował. 16 probek. Kilka stalker. Jeszcze jakieś proby padają. Ja myślę, że Kolos chyba sobie po prostu pójdzie, ale spojrzał oceniającym wzrokiem na te mariny. Czy to będzie jakiś wielki push, czy jednak w miarę jeszcze spokojne siedzenie? No często te rani atakują właśnie w okolicach tej 10 minuty też. No chociaż kurczę, bez 2-2, ale też i rywal nie ma takich świetnych ulepszeń. No, potyczka na razie się dobrze układam. Dochodzą disruptory. No to spokojnie jeszcze może wygrać jeden i drugi zawodnik. To, że Spirit odrobinę prowadzi, nie znaczy oczywiście, że teraz to już jest jakiś spacer w parku. No trochę bardziej rozkłada swoje siege tanki, żeby też zabezpieczyć tutaj tę kolejną bazę. No jak Teranek spuje szybciej w sumie nawet odrobinę od Protosa, to jest też dobry znak. Mógłby odpowiedzieć MP. Ej, halo, ale Spirit. No nie, no nie, no nie. O Boże, się bałem, że w to wdepnie. No i tak stracony Ghost boli. Co on? Co? No nie, to było straszne. Mariny z przodu wszystko użyło steampaka. Bez sensu nawet bym powiedział. Są tutaj jakieś force fieldy, więc nie można tak po prostu podbiec i złapać Kolosa. O mój Boże, no nie no, to jest dziwna walka, ale już teraz się trochę lepiej ustawia Polak, już jest korzystniej. Disruptor ostatecznie... O, dobrze, został zniszczony przez siege tanki. Myślałem, że odda te kule. No i w sumie to dobrze, dobrze. W porządku. Trochę chaotycznie momentami.
Tak, Souls się zabarykadował na razie. Pewnie chciał poczekać też do ulepszeń 2-2, no i też plus 1 do siczanków do ataku. Wzmocnione EMP. O nie, no to jest absolutne szaleństwo dla DNS-a, żeby atakować Sausage Tanki. Całe wojsko Terana, planetarka. Nie może, ale nawet sensownie to zrobił z tym strzałem Disruptora. No dobra, będzie to dłuższa sprawa. Z reguły te gry wygrywał Spirit, ale to nigdy nie wiadomo. Kiedy jednak się zdarzy inaczej. Blink do Dark Templarów grany. Dobra, udało się rozwalić obserwatora, chociaż cały czas dobrą wizję zapewnia Oracle. Ale podchodzenie pod siszczanki tutaj jest naprawdę słabym pomysłem. No słabe to jest w sumie, bo nawet jak jakaś kula trafi, to on traci przynajmniej równowartość. A może zobaczmy też na straty. No właśnie, trochę około 1000 minerałów, 700 gazu więcej stracił DNS. Też nie jest to taka wielka różnica. No i zaczyna się wytaczać na mapę polski zawodnik. Bardzo niebezpieczna sprawa, bo nie ma za dużo liberatorów. Oczywiście tutaj takim substytutem ich są Sausage Tanki. I to one mają uniemożliwić jakieś ostre manewry z Disruptorami, jak zupełnie nie patrzył DNS, co się dzieje. Zagapił się znowu w jakąś inną lokalizację na mapie. A go ładnie oklepał Spirit tymi EMP. No i super bateria, może nawet tego wszystkiego tak dobrze nie uzdrowi. Dobra, jest okej. Okay. O, tu jakieś losowe Dark Templary troszeczkę. Mam nadzieję, że Spirit się zorientuje, że coś takiego się dzieje. Zacne EMP po raz kolejny uderzają w przeciwnika. No nie, tu Dark Templary, tam Dark Templary, wszędzie jakieś chamskie rzeczy. Czasami to po prostu dużo uwagi pochłania, żeby się obronić i wtedy można dostać kulą, ale na szczęście Polak jest czujny. O, tureta nawet zbudował. Mamy też agresywne wejście Prisma, ale jak gołąb w parapet elegancko wlatuje Francuz. Ciężka batalia do wzięcia. Chyba jednak się to wydarzy. Teraz trzeba uciec trochę właśnie w kierunku własnych siege tanków. Biega w to wszystko DNS. Czy ma wystarczająco dużo? Wygląda na to, że chyba w miarę bliska ta batalia była przez chwilę, ale teraz to już go przepycha na dobre. No, ale najważniejsze, że te cenne ghosty, medivaki nie pękły. No, ale kolosy żyją. Disruptory żyją. Nie wszystkie. Kilka zostało zniszczonych. Ale uwolnił się z tego, powiedzmy, oblężenia. Nie wiem, czy też nie wypadałoby z niektórych bunkrów zabrać jednostek, chyba że po prostu dobre wymienianie się jest zadowalające dla Spirita. No i w końcu, liberatory będą za chwilę wkraczać. Słuszne MP na Oracle. Ograniczy to wizję. O! No, no nie, no ale ta kula to też była dość masywna. Trochę dużo. Z 2-3 ghosty stracił Polak. W ulepszeniach teraz się to wszystko wyrównało. 3-3. Oho! Nie, dobra, niezły szpagat Polaka. No ale teraz to już... O nie! O, dobra, jednak dobrze. Jednak w porządku. No, liberatory dają trochę spokoju. Troszeczkę. Tam są też Dark Templary, który chyba skan akurat nie objął. O, teraz bardzo ważny skan, bo widać Dark Templary. No i niech się tak rozpycha, niech się tak właśnie rozwali jak Kanada na mapie. Powolutku. Kto by się spieszył? Jeszcze nie ma też ulepszenia, plus 2 do liberatorów, ale i tak są bardzo mocne. Mamy też kontratak Dark Templarowy, no ale on został perfekcyjnie w zasadzie wyhamowany. Dobrze. I kolejna awantura. Disruptory oczywiście starają się coś działać. Mają cały czas chyba jakieś cele liberatory, chociaż nie najlepsze. Boże, czy to było dobre? Jeszcze jakiś pylon w ogóle? Czemu Nexus bity jest?
No chyba tak akurat się ułożyło, no trudno, ale teraz trzy kolosy chyba są do wyciągnięcia. Jeden, drugi, trzeci, no genialnie, genialnie. Wziął i wjechał. Jednak dobrze. No to nie są łatwe wymiany. Klasa. Skan jeszcze w dolny lewy róg, czy tam jest kolejna ekspansja przeciwnika? No niby jest, ale jeszcze nawet nie pracuje przez chwilę. No ale nie trzeba już wybierać jakoś ambitnie miejsca do ataku. Wystarczy cała naprzód. No i wyciągnie ten pojedynek i zagra za chwilę w finale z Max Paxem. No to akurat sensownie robi DNS, tak odcina posiłki. Ale już ciężko mu będzie. Chociaż kurczę, no nie może tak tracić tych jednostek Spirit za pół darmo. Ale podoba mi się, bo on siedzi tutaj też sporymi liczbami u siebie. O, Liberatory jeszcze zabezpieczają godzinę szóstą. Tak, tutaj jest faktycznie niewiele wojska. O, i Robo Facility zniszczone. Ale no, to już musi być gładkie w miarę zakończenie. Nawet ten oddział chyba da radę jeszcze ze wsparciem mediwaków, to naprawdę długo żyję. Doskonale. No tak, tak, DNS to już pewnie wkurzony, bo nawet tego nie wyczyścia, co dopiero kolejne oddziały, bo tutaj już tego dużo powstaje. Tu jakieś jednostki się przegrupowały. Dobrze, dobrze. Ale to była dość bliska mapa, średnio się zaczęła, ale ten jeden desant do pierwszej bazy dał przewagę Polakowi. Że DNS niezmordowany jak ruska wiertarka jeszcze będzie chciał, nie wiem w sumie co zrobić, on ma dosłownie no 10 jednostek na krzyż. O, teraz jeszcze kilka sobie przywołam. 17 jednostek zdolnych do walki. No i GG. No i piękna sprawa. No brawo, brawo Spirit, bo już się bałem, że będzie jakieś dziwne potknięcie. Bliski, zacny mecz. 320 AP miał DNS, Polak 305, czyli trochę ponad 6 kliknięć na sekundę. Szybko grają. Doskonale. Tak, tak, już się zakwalifikował Spirit, a teraz jeszcze może troszkę więcej wygrać, wygrywając z Max Paxem. To będzie best of 5, czyli do 3 wygranych. Wow, dzisiaj może nawet jeszcze się uda jakieś zakupy zrobić potem. Szaleństwo.